Warszawy. Także naprawdę warto przyjechać do Bratoszewy do Turcji, tu jest super, ekstra, naprawdę. Jesteśmy zaproszeni na kolację. Siadajmy. Ok? Tu jest woda, czy to jest herbata? Aha. To jest woda, to jest herbata. Dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie. Jest środa, 21 lipca. Jesteśmy w miejscowości Mersin, a więc właściwie już praktycznie na samym końcu Riwiery Tureckiej. W piątek dotarliśmy do Alanji, czyli przejechanie od granicy do Alanji, czyli tego słynnego kurortu, zajęło nam około 2 tygodni, łącznie z intensywnym zwiedzaniem. Natomiast od Alanji do Tarsu jest około 300 km i tutaj postanowiliśmy już zwolnić tempo i jakby rozłożyć te 300 km na cały tydzień. Spaliśmy na kilku dzikich plażach i spędzaliśmy około 2 dni po prostu już na wybrzeżu, nie zwiedzając, tylko po prostu odpoczywając przy wodzie. No i kierujemy się dokładnie, dzisiaj będziemy jeszcze, tak myślę, na przybyciach Tarsu. No i tam będziemy, że tak powiem, już spać. Także cała podróż do Alanji zajęła 2 tygodnie, a ten tydzień obecnie, który trwa, rozłożyliśmy go po prostu na plażowanie wzdłuż Riwiery Tureckiej. No, jedziemy do Tarsu jutro? Tak, jutro jedziemy do Tarsu zwiedzić, no bo Tars jest to miasto świętego Pawła, apostoła, jedziemy je zwiedzić, zobaczyć pozostałości kościoła świętego Pawła. Chcemy również wejść na taki jeden z ładnych i krytych bazarów w Tarsie. No i tam zobaczymy jeszcze kamienny most. Takie mamy plany. No a później się spędzimy ten czas też nad wodą, nad morzem. I w okolicach piątku, soboty będziemy już kierowali się w kierunku Kapadocji. Będziemy wjeżdżali już bardziej w tą część lądową Turcji. Następnie po Kapadocji chcemy wjechać do stolicy, do Ankary. I no tam chcemy też to szybko zwiedzić i będziemy nocować na przedmieściach Ankary, zanim bardzo wcześnie rano zwiedzimy to, co chcemy zobaczyć. No bo Ankara, stolica, duże miasto, upał. No i ruszymy już jakby na tą stronę północną Turcji, na to wybrzeże przy morzu Czarnym. I tam będziemy się jeszcze chwilkę chillować. No i jesteśmy zachwyceni Turcją. Powiedz o cenach. Wczoraj w knajpie jeszcze. Tak, jesteśmy bardzo zachwyceni Turcją. Ceny są czasami aż nieprzyzwoicie niskie jak dla nas. Poszliśmy wczoraj zjeść taki jeden ze słynnych kebabów, który nazywa się Adana Kebab. To jest sposób podania tego kebabu w miejscowości Adana. Za dwie duże, naprawdę ogromne porcje dla osób dorosłych plus dwie małe porcje dla dzieci, napoje, zapłaciliśmy 86 tureckich lirów, także to jest coś około 40 zł. Nie do przejedzenia. Za 40 zł na 4 osoby, nie do przejedzenia. Serio, cena 10 zł na osobę. I tu wszędzie są takie ceny. Benzyna jest bardzo tania. Najtańszą benzynę, jaką widzieliśmy, kosztowała chyba 6,50. Czyli u nas 3. Czyli no jakieś tam powiedzmy 3,20. No jak to by to pomnożyć przez 44 grosze, to jest poniżej 3 zł generalnie za benzynę. Także, no to jest raj dla dzikusów i raj dla polskich turystów. Serio, bo ceny są bardzo niskie, jedzenie jest w przystępnej cenie, benzyna, paliwo, noclegi, no to wszystko kosztuje tutaj
naprawdę mało. Oczywiście w tych takich kurortach typu Alania, Antalya, gdzieś tak bardzo proeuropejsko, no te ceny są znacznie wyższe, tak? Chociażby porównując takie zabiegi na stopy, gdzie w Sultanyje takie rybki kosztowały chyba 5 lir, no to w Alanii kosztowały 40 dolarów. No i jeszcze gościnność. Turcy są bardzo gościnni, otwarci na turystów. Jeżeli jesteś w potrzebie, czegoś potrzebujesz, to na pewno chętnie ci pomogą, doradzą. Wczoraj mieliśmy problem z internetem, to chyba z 6 osób na ulicy nam próbowało pomóc swoimi telefonami, tak, swoimi aplikacjami. Prowadzili nas od jednego sklepu do drugiego, bo oni mają święto i nasza sieć komórkowa ma zamknięte swoje sklepiki, więc trzeba było to zrobić na inny sposób i naprawdę każdy nam pomagał. Mimo że nie znałem angielskiego, to nam bardzo pomagali. Tak. Ale w końcu się udało zrobić internet, także jest przekaz dla Was. Dzięki. No, a przed chwilą mieliśmy zaproszenie. No, przed chwilą spędziliśmy wspaniałe popołudnie z rodziną turecką, a właściwie z Kurdami, jak się okazało. Poczęstowali nas wszystkim, co mieli, zrobili nam herbatę, kawę, jedzenie, jakieś warzywa i tak dalej. A to w ogóle wszystko wzięło się z przypadku, bo myśmy już wchodzili z plaży i oni nas po prostu zawołali, chodźcie tutaj, nie znali ani słowa po angielsku. Posadzili nas na kocach, tak, i od razu wjechała herbatka. Tak, wjechała herbatka, wjechało jedzenie i rozmowy. Oni po turecku, my po polsku, rozumieliśmy się tak średnio, później włączył się troszkę translatora, no i pewne rzeczy się od nich dowiedzieliśmy. Zaprosili nas do siebie, do domu, zawsze jesteśmy ich gośćmi. Mamy telefony już, tak, kolejne, tak, bo już, tak, w ogóle mamy chyba... Staliśmy się ich rodziną. Mamy 10 telefonów do różnych Turków. Tak. Co chwilę kogoś spotykam i każdy nas tam dodaje do... Na Facebooku, na WhatsAppie, zapisuje nasze numery. Także niesamowita gościnność i niesamowicie są ci ludzie przyjaźni. Także nie ma się czego bać. Turcja jest bardzo otwarta na ludzi, na Europejczyków i można powiedzieć, że jest proeuropejska tak na dobrą sprawę. Tutaj ten kraj jest bardzo, bardzo otwarty. No i jest super. I bardzo dobrze się jeździ. Są bardzo szerokie, dobre drogi. Drogi są świetnej jakości. Słuchajcie, ja myślałem, już tam czytałem różne wywody, że Turcy są podobno fatalnymi kierowcami, jeżdżą jak szaleni. Nie uważam, tak? Przejechaliśmy już prawie 4000 km po Turcji. Nie mieliśmy żadnej złej sytuacji drogowej. Oni po prostu jeżdżą dynamicznie, jeżdżą szybko, nie mulą się. Jeżeli macie dwa pasy i jest pobocze, a jest bardzo duży ruch, to wykorzystują też pobocze. Także tu nie ma jakichś problemów z tym, żeby czuć się niebezpiecznie. Po prostu my jedziemy zawsze prawym pasem, tak jak prowadzi nas droga, a oni na nas uważają, jeżdżą tu między nami, bokami i tak dalej. Naprawdę. Czasem na nas trąbią, czasem nas pozdrawiają, a czasem nas poganiają. A wyprzedzają nas nawet kierowcy MPK. Ale w ogóle zobaczmy taką sytuację, że jak oni wsiadają za kółko, to naprawdę są takimi demonami prędkości, tak? Żeby to szybko musi wszystko dziać. Natomiast jak już wsiądą z samochodu, no to życie zwalnia i są po prostu jak dorany przymus. No, taka dobrą sprawę. Dobra, koniec. Także dzięki serdeczne, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym przekazie już wkrótce. Zobacz, jak to jest piękne. Zobacz. No to jest właśnie Mersin. Położone w głębi lądu miasto Tars od wieków jest kojarzone ze swym najsłynniejszym obywatelem, świętym Pawłem. I choć dziś jest głównie zamieszkiwane przez Turków oraz mniejszość kurdyjską, tradycje chrześcijańskie są tu wciąż niezwykle silne. Nazwa miasta wiąże się z hetyckim bóstwem zwanym Tarku, symbolem siły, wyobrażanym zawsze strzymanym w dłoni młotem. To właśnie plemię Hetytów założyło w tym miejscu osadę. Nigdzie indziej na obszarze Anatolii cywilizacja rzymska nie pozostawiła tylu ciekawych obiektów. Takim jest chociażby znajdująca się w południowej części miasta Brama Kleopatry, która w przeszłości stanowiła wejście na teren osady. Wedle legendy, egipska królowa spotkała się tu niegdyś ze swym kochankiem, a później mężem Markiem Antoniuszem. Warto wybrać się również nad rzekę Sejach, opływającą Tars od strony wschodniej, gdzie prawie 2000 lat temu, na polecenie cesarza Justyniana, postawiono kamienny most. Zachował się on do dziś w bardzo dobrym stanie i jest najstarszym przejezdnym mostem na świecie. Wśród chrześcijan Tars jest jednak znany głównie jako miasto narodzin świętego Pawła. W lecie codziennie przybywają tu tłumy pielgrzymów. Dom, w którym wychował się święty, nie zachował się do dziś. W miejscu, w którym stał, wykopano symboliczną studnię. W niedalekiej okolicy napotykamy kościół św. Pawła.
Choć z pierwotnej budowli z XIII wieku zachowały się tylko fundamenty, a dzisiejsza forma została mu nadana w połowie XIX wieku, to z pewnością jest on wart uwagi ze względu na kolorowe freski przedstawiające czterech ewangelistów. Jeszcze na początku XX wieku w Tarsie było 5 kościołów, jednak z powodu niewielkiej liczby chrześcijan w mieście z biegiem czasu przemianowano je na meczety. Kościół Świętego Pawła znalazł się na liście obiektów oczekujących na wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Znajdujemy się właśnie przy kościele Świętego Pawła w Tarsie. Kościół ten, a właściwie jego fundamenty powstały już w V wieku naszej ery, natomiast z tamtego ówczesnego kościoła nie pozostało za wiele. Został on właściwie zburzony. Obecna bryła i obecny budynek, który jest za moimi plecami, został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku i był, że tak powiem, był odprawiany w niej msze do 1923 roku. Wtedy chrześcijanie zostali stąd wygnani, no i kościół opustoszał. Aktualnie tutaj znajduje się muzeum, wstęp jest płatny, koszt wejścia to 12,5 liry tureckiej, dzieci nie płacą. Warto tutaj przyjechać, jest to takie miejsce kultu dla chrześcijan. Słuchajcie, teraz jest święto, no i też przez pandemię nie ma tutaj turystów, ale generalnie w takim ścisłym sezonie przyjeżdża tutaj mnóstwo wycieczek i ten kościół jest bardzo mocno oblegany przez chrześcijan. Tak naprawdę za chwileczkę pojedziemy jeszcze zobaczyć dom, a właściwie pozostałości po domu Świętego Pawła, bo ten dom, w którym on mieszkał w tamtych czasach, nie zachował się. Została tylko po nim studnia, do której aktualnie się udajemy. Słuchajcie, dzięki temu, że jest święto, na ulicach są pustki, świetnie się parkuje, super się jeździ, nie ma jakichś takich, wiecie, ogromnych korków, tego całego trafiku. No i idziemy teraz do studni Świętego Pawła. Tutaj najprawdopodobniej był jego dom i tutaj mieszkał. Po domu nie zostało już nic. Szaweł starcu. Na chodnik. No i obok jest meczet. Tata to Jan Paweł II był w Turcji. Jan Paweł II był Polakiem. Był papież Polak, rodził się w Wadowicach pod Krakowem. Ale to jest Paweł inny, Paweł Starcy. To jest święty Paweł taki, co pisał Ewangelię o Jezusie. To nie jest papież. Docieramy do studni z czasu Świętego Pawła. Obszar ten w starożytności był zamieszkiwany przez wspólnotę żydowską, a następnie osiedlili się tu chrześcijanie armeńscy. Przypuszcza się, że właśnie w tej okolicy mieszkał Święty Paweł. Ponieważ jego rodzina była zamożna, studnia była jej własnością. Szaweł spędził tu pierwsze lata swojego życia. Obok studni znajdujemy pozostałości domu. Wierzą, że tutaj są podwaliny i fundamenty domu Świętego Pawła. Od domu Świętego Pawła biegła taka stara rzymska droga, około 200 metrów stąd, i ona też jeszcze się zachowała tutaj w Turcji. W Tarsie. A było coś tam, że jest jeszcze z tych płyt marmurowych. No i to są ruiny domu Świętego Pawła. Pawła Starsu. Niesamowite. Ale jest ekstra, że nie ma ludzi. Słuchajcie, tutaj na internecie są takie zdjęcia, że wokół tych
tych barierek tłoczy się, nie wiem, z 50-60 osób. Nie? Tak? No naprawdę. Coś to. Ale to dlaczego nie ma naszych turystów? Nie wiem, bo wydaje mi się, że przez pandemię. A, bo wycieczki może są obsługiwane przez operatorów, wiesz, tureckich, a oni mają święto. To nie wzięli ich na wycieczki teraz w te 4 dni. No możliwe, no. No bo tak, bo kierowca autokaru i tak dalej, a oni mają święto, więc nie ma. Nie ma opcji. Ja to kolejny turyści. No dobra. Igor, co tam jest? Nie wiem. Ruiny domu kogo? Świętego? Nie Jana Pawła, tylko świętego Pawła. Obok studni znajdujemy pozostałości domu, w którym najprawdopodobniej mieszkał święty Paweł. Święty Paweł urodził się w żydowskiej rodzinie posiadającej rzymskie obywatelstwo. Był synem faryzeusza. Dokładna data jego narodzin nie jest znana. Zakłada się, że było to między 5 a 10 rokiem. Jako młodzieniec studiował Torę w Jerozolimie, a już jako młody faryzeusz był pogrącą chrześcijan. Wczesnobizantyjski most nad rzeką Cydnus jest jedną z najlepiej zachowanych, a zarazem widowiskowych atrakcji turystycznych Tarsu. Jednocześnie łatwo go przegapić, ponieważ stoi poza ścisłym centrum miasta, a prowadzą do niego nieliczne kierunkowskazy. Historia budowy mostu sięga okresu panowania bizantyjskiego cesarza Justyniana, tego samego, który zlecił wzniesienie w Konstantynopolu bazyliki Hagia Sofia. Most Justyniana służył podróżnym aż do połowy XX wieku i stanowił część głównej trasy łączącej Mersin przez Tars z Adaną. Dopiero w latach 60. XX wieku powstała południowa obwodnica Tarsu, dzięki której most można było odrestaurować i oddać do zwiedzania turystom jako część parku. Za moimi plecami znajduje się najstarszy przejezdny most na świecie. Należał on do części drogi, najprawdopodobniej za czasów rzymskich. No, tej drogi już właściwie nie ma, pozostał tylko ten most. Jest on w pełni, że tak powiem, sprawny, natomiast już jest wyłączony z ruchu takiego kołowego ciągłego. Natomiast można po nim przejechać, przejść, nie ma z tym problemu. Wygląda bardzo ciekawie i zachował się naprawdę w rewelacyjnym stanie. Także warto tutaj podjechać, jest to bardzo blisko centrum. No, trzeba stanąć przy drodze i podejść. Także zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest most Justyniana. Tak, jest to most Justyniana i generalnie w Tarsie jest mnóstwo takich rzeczy z czasów właśnie starożytnych, czy z czasów rzymskich, kiedy to dużo tutaj się w tym mieście działo i budowało. Jesteśmy pod wrażeniem tego, że wielu z tych rzeczy się zachowało i do tej pory można to podziwiać i oglądać. No i za darmo to jest. Most jest za darmowy, nie ma tu kasy, ale w pozostałych wszystkich innych atrakcjach niestety trzeba płacić. I tyle. Ciekawe, że to nie jest muzeum. No, bardzo ciekawe. 2000 lat ma, tak? Tak, most ma ponad 2000 lat i zobaczcie, w jakim on jest dobrym stanie. Można tutaj zejść, nie ma wody, jest suchutko. No a teraz stąd chcemy ruszyć jeszcze na bazar. Nie wiemy, czy on jest otwarty. Jest taki piękny, stary kryty bazar w Tarsie. Także chodźcie zobaczyć jeszcze, jak wygląda bazar. Ulu Mosk. Not to disturb. Please remove your shoes before entering. Aha. Ja nie wejdę. Z okresu Imperium Osmańskiego pochodzi wielki meczet z XVI wieku, zbudowany z ciosanego kamienia. Położony jest zaledwie około 200 metrów od kościoła świętego Pawła w samym centrum miasta. Jego imponująca bryła o kształcie sześcianu z rozległym dziedzińcem wewnątrz jest zwieńczona aż 16 kopułami. Na plac wchodzi się przez wysoką marmurową bramę. Całość prezentuje się niezwykle dostojnie. Poza godzinami modlitw meczet jest otwarty dla zwiedzających. Wnętrze meczetu ma dwukrotnie mniejszą powierzchnię niż jego dziedziniec i ma wymiary 47 na 13 metrów. Jest to rozwiązanie nietypowe, gdyż większość meczetów ma plan zbliżony bardziej do kwadratu. W przypadku wielkiego meczetu w Tarsie osiągnięto efekt szerokiej i płytkiej hali, dodatkowo podzielonej kolumnadami na trzy nawy. Podtrzymujące dach meczetu kolumny są połączone tak zwanymi łukami irańskimi. Wygląd niektórych z tych kolumn sugeruje, że pozyskano je z antycznych budowli z terenu Tarsu.
Kazalnica i mirab zostały w całości wykonane z marmuru. Jesteśmy już na starym bazarze. Wydawało nam się, że to będzie większe. To jest takie bardzo małe tu jest. Kilkanaście straganów i to wszystko. Na tym bazarze w Stambule. No to, można chodzić godzinami, też jest kryty, piękne. Ale tam to są ulice, to jest całe miasto bazar, a tu jest po prostu jeden budynek. Według jednej z greckich legend, Tars powstał w miejscu, gdzie mitologiczny Pegas zranił się w kopyto. Inni przypisują jego założenie Setowi, jednemu z synów Adama i Ewy. Jedno jest pewne, już 3000 lat temu miasto było ważnym centrum handlowym i ośrodkiem kultury. Obok niego przebiegał trakt handlowy nazywany Wrotami Cylickimi. W 8 wieku przed Chrystusem zostało podbite przez Asyrię, potem przez Persję. W 330 roku przed naszą erą dotarł tutaj Aleksander Wielki. Później przeszło pod panowanie Selucydów. W 64 roku przed naszą erą Tars został stolicą rzymskiej prowincji Cilicja. Potem miasto opanowali kolejno Persowie i Arabowie. W czasie wojen krzyżowych zostało włączone do księstwa Antiochii, a 100 lat później do Królestwa Armenii. W 1359 roku kontrolę nad nim przejęli egipscy Mamelucy, zaś w 1515 roku zostało zdobyte przez Turków osmańskich.